16 września 2012 roku, przedgórze Tatr, przepiękna okolica, to właśnie tutaj swoją siedzibę obrała Fundacja Terapia Homa, organizacja założona przez entuzjastów pochodzenia amerykańskiego, którzy próbują na tych terenach zaszczepić podstawy permakultury. Podstawą gospodarstwa ekologicznego prowadzonego na tym terenie jest wykorzystanie palenia agnichotry. Ale z powodu tego, że wiesz, to jest blisko do wszystkich tych turystycznych miejsc, tak? Zakopane, wiesz, tam, te góry i tak dalej. I między, wiesz, tych wszystkich dużych miastach, Katowicki i tak dalej, to ludzie tutaj, wiesz, kupują jak grzyby tutaj, wiesz, budują te działki. No, to jest jeden taki minus. Są minusy tutaj i są plusy. Minus jest, że turystyczne miejsca, bardzo piękne i tak dalej, super widoki, jak nie ma, wiesz, nie ma tury, to widać Tatry. Teren jest leśny. Piękny, wiesz, wszędzie, wiesz, w lasu jest piękny, wiesz, do odebrania, wiesz, grzyby, poruki, to tam, to i tam, to się podoba ludzi, wiesz, którzy mieszkają w miasto, taki, wiesz, takie miejsce na wsi. A to jest ten minus, że jest to taki teren, ale plus jest taki, że jest łatwy dojazd tutaj, z Krakowa, z Katowic, la 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 i tak dalej, wiesz. Nie jesteśmy w jakimś tam daleko, wiesz, od wszystkiego i mogą ludzi z każdego strony świata przyjechać do nas bez żadnego problemu. Okej? To jest plus. Zawsze są minusy i plusy. Jeden się wyrówna z drugim, yin yang, tak jak mówiłeś. No i co? I ten miejsce zaczynaliśmy z tylko prawie 3 hektarów i to wszystko, co widzicie, tak jak już mówiłem, się rozbudowało. Tylko była ta stara drewniana chata, który potrzebowała kapitalny remont, a resztę było i ten stary sad. I co myśmy zaczęli najpierw od tą chaty, a potem jest dal, wszystko jest, ja powiem, nie będę mówić po kolejnie, bo to wszystko jest niemożliwe. Tutaj jest dom, który niemiecki kolega, który właściwie on ma już dom w Niemcach, ale jemu się, on z nami już współpracuje dosyć długo, bo on rozpropagował terapię homa w czasie komunistycznym nawet w Polsce i on tak mu się podobało tego miejsca, że on chciał sam tutaj dom postawić. Miał kasę, to łatwo było jemu postawić dom, bo wiesz, zatrudnił, wiesz, firma góralska budowlana i oni mu postawili góralski dom całkowicie ekologiczny, bez problemu. Za nim jest Asia. Gdzie jest Asia i Rory? Tutaj. O, Rory ma dom swój, który trwał o wiele dłużej, który postawić, bo to było, wiesz, małą kasą i więcej twórczy, bo on sam to zrobił. Powiedz, Rory, ja nie będę mówił o siebie. Bo mój po prostu Asia tak powiedz. Dobrze, co mam powiedzieć? O twój dom powiedz. To nic, to jeszcze jest nieskończone. No ale powiedz, jak to się tworzyło, no. Nie no, zrobiony jest po prostu z beli słomiany, z konstrukcją drewnianą. Z kosek słomianych, tak. Oblepiane gliną oczywiście, której tu jest mnóstwo, no to lepszego materiału nie można było znaleźć. No w 2007 zaczęliśmy budowę i 3 zimy już tu byliśmy. No trzeci rok będzie teraz, tak, bo na jesień się przeprowadziliśmy. Nie, wszystko jest jak najbardziej ok, tylko że jest nieskończone. Jeszcze jest góra nieskończona, mieszkamy na dole. Ale jeszcze poprawek nie robicie? Nie, poprawek nie, tylko trzeba dokończyć kosmetyki dużej. A kto was tutaj w ten temat? My z Rorem chcieliśmy wybudować naturalny dom i Rory tak się ten wdrążył w ten temat, także on dużo sam szukał, ale głównie przez internet i literatury angielskojęzycznej i po prostu na przykład z Anglii, z Kanady, z różnych, a potem dopiero trafiliśmy na ludzi, którzy tu w Polsce też zaczynają coś robić i tak po prostu znaleźliśmy grupę, która to budowała. To dużo
i drogi eksperyment, ale był dobry. Warty były opłacalne. Czyli teraz wy jesteście ekspertami od budownictwa. No my nie jesteśmy budowniczymi, ale... Nie, bo to w równą metodę też, no. Taka była to metoda. Ale to jest dobry metod, jest ciepło i jest to naturalne. No ale sama budowa też jest długotrwała. Tak, jest dużo czasu. No, Ancia robiła. Ale nie sami robimy wszystkie, tak jak to było. Nie, nie, to zależy od organizacji też pracy. Wow, if we worked all time, we could do it in 1 year, but it's 3 years now. Z ekipą i z wolontariuszy przyjeżdżali na pomagacze. No my używaliśmy ludzi z biobudownictwa, Janusz Świderski. To jest blisko Andrzej Monika. Mieszkam w Kocie. Znaczy ja byłem współzałożycielem biobudownictwa. Właściwie to jak przyjechaliśmy... Przyjechaliśmy do Moniki i Andrzeja, na drodze powrotnej wstąpiliśmy do Andrzeja Świderskiego, zobaczyć Janusza, zobaczyć co on wybudował, taki mały domek, i tak żeśmy nawiązali kontakt. To ja osobiście przyczyniłem się do budowy, zarówno tego domu, jak i tego, ale na początku. Ale będziemy zobaczyć coś jeszcze. Okej, dobra. No to co, gdzie jesteśmy? Właściwie z samego początku to było tylko tak jak może już wspomniałem, to nie pamiętam, Parwati i ja tylko i przyjechaliśmy tutaj i mieliśmy parę psy, które koleżanka z Krakowa nam dała, żeby towarzystwo było. I taka ciekawostka była, że na początek, wiesz, sąsiadzi chętnie przyszli do nas na herbatę, na tego, na tamtego, wiesz, pytać się, czy chcemy pomóc, czy i tak dalej. Dzieci na szkolenie angielskiego, po Parwati jest nauczycielka i ona chętnie uczyła angielskiego. Ale nagle przyjechaliśmy po parę miesięcy i nikt nie chciał nas odwiedzić i ja byłem ciekawy dlaczego, bo to było tak nagle. I poszedłem do pierwszego sąsiada tutaj, to są 5 gospodarzy. 1, 2, 3, 5 i tutaj jest 6 gospodarstwo. I oni mówili, że ksiądz powiedział, że jesteście sekta i nie możemy was odwiedzić już. To ja nie wiem, czy tak realnie ktoś przeżył już w Polsce, ale dla mnie to było pierwszy raz. Bo ja byłem, wiesz, wychowany w Anglii, w Australii i taki nigdy w życiu nie przeżyłem nic takiego. Ja myślałem, że zalądowałem w średnim wieku. Ja byłem z księdzem rozmawiał. I poszedłem do tego księdza w Jordanowie, żeby zapytać się jemu, o co chodzi, wiesz. I pytam się, co to za sekta jesteś? Jest ja, moja żona, proszę. I jeszcze mamy 2 psy. To pan to nazywa sektę? Ale to jest tak, jak powiedziałeś, to jest piękne w Polsce. Bo to jest w tym gospodarstwie, co ci się podoba, że jesteśmy rozproszeni, są małe gospodarstwa. A dlaczego one są małe i rozproszone? Bo rządzi Kościół i jesteśmy indywidualnościami. Także to jest podstawa. No to jest dobry grunt. To jest nasze piękno, to jest nasz charakter. Tak, ale w każdym razie, wiesz, później doszło do tego, wiesz, co zrobić, nic nie mogliśmy robić, bo nawet jak mu tłumaczyłem ekologię, to jemu to nie interesowało, bo co tutaj ekologia. W każdym razie mamy cały teren otwarty. Wszystkie sąsiady i wszystkich mogą nas, wiesz, widzieć, co robimy. Nie jesteśmy za jakimś tam, wiesz, nie do widzenia, nie, wiesz, ochroniony, coś takiego. I oni widzą, że coś dobrego robią, to szanują nas. I nawet jak tutaj sąsiada, tutaj największego gospodarza, jego matka umarła, właściwie się powiesiła, bo ona trochę była zwariowana, to on nawet opowiadał, ja nie byłem na tym, ale powiedział ludzi, że te sąsiady, co są tego, te cudzoziemcy, niby sekta, że oni są bardzo fajni ludzie i tak dalej, opowiada dobre rzeczy o nas. No, to coś z tego wyszło, że my, wiesz, jakoś z nimi razem współpracujemy. W każdym razie, nieważne, jakoś idziemy do przodu. Co jest, praktycznie mówiąc, co jest super pomysł, jak ktoś ma, wiesz, kawałek ziemi i chce łatwo sobie, nie chce sobie kręcić głowy z tymi biurokracją, wydać kupę pieniędzy na tysiące papierów, to taki domek holenderski, wiesz? Postawić to bez żadnego pozwolenia,
Wystarczy, że wiesz, przynosisz sobie z tego, połączysz sobie do wody, do prądu. Oczywiście musisz mieć dostęp do wody i do prądu. Kanalizację sobie zrobisz i już tam możesz mieszkać. Możesz się tam oglądać. Tutaj mieszkał właśnie, gdzie jest Jacob? Nie ma domu. Tu Jacob mieszkał ze swoją żoną, dopóki nie budował dom. I Rory też mieszka w takim samym domek, tam na dole. Okej? Okay? To jest teraz, używamy dla gości, ale to jest fajna sprawa, bo wiesz, to od razu masz dom. Wiesz, wszystko tam jest, wyposażenie wewnętrzne, masz kuchnię, masz łazienkę, masz wszystko. Ocieplasz to i już możesz zamieszkać całą zimę. Bo to jest taki, dlatego, że to jest taki mały przestrzeń i nawet, że tutaj temperatury czasami w nocy spadną do minus 30, ale tam jest taki malutki przestrzeń, się łatwo, szybko się ogrzewa. A ten domek był sprowadzony, czy po prostu? Tak, tak, sprowadzony. To kupisz sobie na internecie teraz. Aha. Wtedy myśmy musieli, wiesz, szukać przez, wiesz, za granicę i było problemy, wiesz, z granicą. A teraz już nie ma żadnych problemów, już sobie, wiesz, załatwisz przez internet, przywozą ci ciach na miejsce. A ile kosztuje taki domaczek? To możesz kupić od, wiesz, od parę tysięcy do parę 30 tysięcy, wiesz? To zależy, jak czy chcesz taki zwykły. Ten kosztował ile? To było w czasie jeszcze przed Unią Europejską. 9 tysięcy, myślę, a to było 9 lat temu. A teraz możesz kupić takie, może 4-5 tysięcy. Więcej, tak? To zależy, jak w jakim stanie. Wszystko zależy od stanie. Ale zawsze możesz polepszyć, wiesz, tak by było polepszony stan w środku. Proszę zobaczyć, jak chcesz, okej? Okay? I teraz druga, najważniejsza sprawa. Na początek, wiesz, jak widzicie tutaj, mieliśmy taki, wiesz, takie o. Sytuacja jak tu. Glina. Bardzo dobry na budownictwo i bardzo kwaśny. Nie nadaje się w ogóle do rolnictwa ani do ogrodnictwa. To dlaczego to wszystko rośnie tutaj? Można się zapytać. Dlaczego? No tak, tak, ale wiesz, nikt tutaj nie jest taki, wiesz, zawodowy ogrodnik. Ja się trochę zajmowałem z ogrodnictwem i kierunek permakultura i terapii domowa w Australii, ale też mało miałem tego doświadczenia. Najwięcej to z borówkami, cokolwiek innego, amerykańskie borówki. I wiedziałem, że na taką glinę nie ma sensu, wiesz, kopać, nie ma sensu, wiesz, pługiem jechać, bo pług tylko ci przyjedzie tak głęboko tutaj. Ale kwasty rosną jak wariactwo, to raz musieliśmy z koniem i z pługiem przyjechać. Najlepiej to jest, wiesz, dodawać. Komposty i te mulch. Ściółka. Inaczej, no wiadomo, nie, przez glinę nic nie takiego, wiesz, delikatnego nie ma miejsca. Korzenie nie przyjdą przez to. Na początek musieliśmy, od samego początku musieliśmy kupić, wtedy to były ceny o wiele taniej, bo jeszcze nie była Unia Europejska tutaj. To musieliśmy kupić cały tir kompost od tych ludzi, którzy tam pieczarki, tak, produkowali pieczarki, jak się nazywa? Maszyny od nimi też, z nimi współpracuję. Wynkąd Polanda to jest taki znany do ludzi, którzy pracują z Dajwami. Oczywiście wszyscy, którzy pracują, wiesz, kończą się z naturą, to pracują z Dajwami. Okej? Duży pomoc, żeby pracować z Dajwami, to się odnieść. Bo oni odżywiają i przyciągają do tego miejsca wiejskie. Bo to my doświadczenie, co dostaliśmy i w pokazie, co dostaliśmy od nich, że i od innych ludzi też, że David nie lubi na świecie konia używany, to jest duży wieś. Monokultura i takie rzeczy, które powodują zniszczenie środowiska, oni od tego uciekają. Okej. Oni nam przekazali, żeby zrobić taki mandalowy odwrót, taki okrągły, taki okrągły robić. To mi się to podoba. Spirale. Niestety spirale są trudno utrzymywać. Lepiej, łatwiej jest prosto. Ale tak chcieli, to tak robili. Jak widzicie, możecie oglądać teraz, jak chcecie. Może Asia powiedz więcej o sprawie ogrodu. Co tam jest? To muszę właśnie do ogrodu. Jedynym
różnica tutaj, której może najwięcej was nie znają to. No, może najwięcej, nie wiem. Właściwie kto już się zapoznał z Agnihotrą i terapii Homa? Okej, okay, to najwięcej ludzi jeszcze nie wiedzą, co to jest. Tak, najwięcej. Ta szopa, co tutaj postawiliśmy z tego drewna, co zostało po tej stodoły, to jest konieczny, jak chcesz wykorzystać. Ja więcej może powiem na ten temat, bo będzie to po południu wykład o tym ekologicznym, duchowym ekologia, czy głębokiej ekologii, jak to się nazywa. Ale to jest konieczny do terapii Homa rolnictwo. I tutaj palimy Agnihotra. I co to jest Agnihotra? I po co to palimy? Tak krótko mówiąc, to Agnihotra, na której właśnie powstało ten miejsce, to jest ogień, który jest bardzo łatwo palić, ale jest konieczny, do tego są pary takiej dyscypliny. Bez tego to ten ogień nie ma żadnego efektu. I to jest czas wschodu i zachodu słońca. Według tej definicji wejdyjskiej, bo to jest wszystko wyciągane z Ajurwejdy. Okay? Z Wejdy. Wejdy to są najstarsze księgi znane nas. Okay? Oni są w sanskrycie, ale właściwie oni są ponad 10 tysięcy lat. To była cywilizacja jeszcze, kiedy nie było żadnej, wieś, Polskie, Indii, nic. Proszę? Sanskryt jest późniejszy niż Wejdy. Tak, sanskryt jest nawet późniejszy. Sanskryt jest znany jako nawet przez lingwistów jako źródło wszystkich języków. Ale mniejsze z tym, Agnihotra jest rozpowszechniona teraz na całym świecie, tak jak niektóre innych takich tajemniczych rzeczy, które, wiesz, 50 lat temu nikt nie wiedział o tych rzeczy, tylko wiesz, parę takich, wiesz, wariatów, które pojechali szukać odpowiedzi w Himalaje czy gdzieś tam, tak jak Gurdjieff na przykład. Te wszystkie rzeczy są teraz rozpowszechniane, wszystko masz dostęp, łatwy dostęp do tego przez internet, czy przez jakieś tam inne możliwości, wiesz, przez magazynów, przez książka. Z powodu tego, dlaczego? Yin-yang. Jest, wiesz, wielki problem. Ziemia się niszczy, cywilizacja się niszczy, wszystko się niszczy naokoło i rozwiązanie jest po prostu dostępne, żeby, wiesz, żeby była ta równowaga. I te rozwiązanie przeciwko, wiesz, zanieczyszczeniu środowiska jest palenie tych ognia. I jak to działa? To działa tak, że to wykorzysta energię, kiedy przychodzi od słońca, okej? Okay? Później ja to wytłumaczę wieczorem, bo to, wiesz, za długo to tłumaczyć teraz. I my to wykorzystujemy, żeby nie tylko wschodu i zachodu słońca, ale teraz w Nowy Księżyc pali się taki specjalny ogień, Trayambakam ogień, żeby po prostu ta energia poszła na ten ogród, dlatego ta szopa jest tutaj. To nie znaczy, że tylko tu palimy tych ogień, ale tu zawsze palimy tych dziennie, tych ogniach, żeby nawet w zimie, dlatego tam jest, wiesz, piecyk założony, izolacja i tak dalej, żeby ta energia krążyła naokoło tutaj, w tym ogrodzie i poszła na tym całe okolicy, żeby wróciła do miejsca równowaga. Bo bez równowagi, to wtedy musi, wiesz, kupić opryskowanie, nawet że jesteś ekolog. Okay? Bo jak ja pracowałem z ludźmi w Australii, to wiesz, tam, wiesz, że mają ekologiczne gospodarstwo, to i tak musieli, wiesz, produkować insektycydy, pestycydy, różne, wiesz, nawozy i tak dalej, bo nie dało sobie rady, bo nie ma równowagi ekologicznej. Jak masz równowagę ekologiczną, jak masz te dodatkowe, wiesz, pomocniki, takie jak żaby, różne ptaki, różne gatunki, te dragonflies, różne gatunki biedrunka i tak dalej, to wszystko ci pomaga trzymać równowagę. No oczywiście czasami przyjdą takie, wiesz, rzeczy jak takie plagę, jak było w tym roku, ślimaki te duże, takie z Niemiec, czy z Danii, czy ja nie wiem skąd oni są, które uderzyły całą... Te niebieskie? Taki czerwony, tak. Które uderzają, ale zawsze jest rozwiązanie do wszystkich problemów, naturalnych rozwiązanie, okej? Okay? Kaczki. No, kaczki, właśnie. No co więcej mogę powiedzieć? Więcej później powiem, co to jest. Może Asia powie więcej na temat ogrodów. Asia, mów dalej. A chyba większość z was ma doświadczenie z ogrodem, nie? No.
Tak. Ale to tak już nie muszę mówić, ale my też próbujemy włączać pewne elementy z permakultury, ale nie jest to czysta permakultura, tak jak może ty zresztą się przekonać. Ale dla nas ważną rzeczą rzeczywiście jest, żeby świadomie jakoś współpracować więcej z tymi duchami przyrody, z innymi siłami. Że nie jesteśmy tak tylko sami, dlatego przed pracą w ogrodzie zawsze się spotykamy. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to właściwie dla nas, żeby samemu sobie przypomnieć, że jest też tutaj ktoś, nie tylko my tutaj pracujemy. I chcemy pracować w harmonii i w kooperacji. Także, no nie wiem, co mogę powiedzieć. No, rosną tutaj rzeczy takie, które naprawdę w tych terenach ludzie nie uprawiają w ogóle, bo one tutaj nie, to jest taka ziemia, która po prostu nie nadaje się. Jak zrobiliśmy na początku testy, do laboratorium wysłaliśmy próbki ziemi, no to powiedzieli nam, a zapomnijcie o ogrodzie, to wam w ogóle nic nie wyrośnie, nie ma sensu, myślę o czymś innym. I tutaj ludzie tak naprawdę to tylko może tam przy domu mają jakieś ogródki, ale nic na większą skalę. Maria zresztą wam może powiedzieć, ona się zajmuje dowożeniem ekologicznych warzyw do klientów i na tych terenach ona nie ma żadnych rolników, od których by mogła brać warzywa. Nie ma nic w ogóle tutaj. No ale tak, takimi siłami również właśnie dzięki homoterapii udało nam się stworzyć warunki, gdzie te rośliny rzeczywiście rosną i rosną ładnie. Sąsiedzi też się dziwią, że po prostu tutaj brokuły to chyba były nieznane, nie wiem. Przez długi czas, może nie wiem, od 10 lat dopiero w ogóle ludzie wiedzą, co to jest brokuł. Ale powiedz proszę może, czemu służą tutaj te urządzenia, te spirale? Nie, to wszyscy się pytają, ale to była właściwie dekoracja. To raczej chcemy tam jeszcze inne dekoracje włączyć, ale nie było za to. No, czasem się na czymś innym skupiamy, ale taką mamy wizję, żeby po prostu więcej jakichś ciekawych rzeczy powiesić, ale właśnie typowo żeby wiatr się tym bawił i ludzie mogli podziwiać, niekoniecznie, żeby to miało jakieś, żeby to było jakieś urządzenie. A pod polią to rośnie? Tu mamy mniejszy tunel na sadzonki też i zioła. Tam dalej jest ziołowy ogród w ogóle, tylko zioła takie lecznicze. Tam na dole jest tunel, gdzie głównie uprawiamy pomidory i ogórki. To tam zejdziemy, zobaczycie sobie. I też nie, dosyć taka nietypowa uprawa. To są pomidory takie koktajlowe, no i też nikt tu raczej nie uprawia i często ludzie mają duże problemy z pomidorami i nasze jakoś dzięki Bogu rosną, także krajobrazy są sobie łatwiejsze. Właściwie tak, choroby jakby pewne nie trzymają się tych jak tych dużych. A ty o wermikulturę powiedziałaś, Asia? Przejdziemy tam, przejdziemy a. Może tak, przejdziemy się tam. Różne i zwierzęta i dewy są przyciągane razem z sarnami, także to nie zawsze jest. To ziołowy ogród już nie będziemy chodzić, bo nie ma czasu, już większość tych kwiatów przekwitła, chociaż pięknie to wyglądało jeszcze w czerwcu i w lipcu. Jest jeszcze nieskończone, ale to jest też na planie różnych spirali, które się przenikają. Ale teraz pójdziemy właśnie tędy do Zorni Kompotrzy. A się zapytać, bo tutaj jest kontrolę prądu. Będziemy tam wchodzić, bo elektryczne urodzenie. To jest wspaniała rzecz mieć to u siebie. Tak, bardzo szybko można wyprodukować kompost, który jest naprawdę wspaniałą materią, która tak przydaje się w ogrodzie i dokonuje takich efektów wspaniałych, że naprawdę to jest, ja nazywam to czarne złoto, bo jest tak bogate. Ale one zimują te dżdżownice, czy nie? One zimują, tylko się zabezpiecza, przykrywa się na pewno, przykrywamy słomą, żeby one się zwykle przenoszą w dół. Przezimować. A potem na wiosnę wracają, jak mają ciepło, znowu zaczynają. Czym karmicie? Jak szybko. Jest mi samo. Zależy, Petro. Aha, nie żaden problem. To,
Czarno jest. Ale jedną rzeczą, jaką my dajemy, żeby ona mogła się żywić, to jest obornik krowi rozdrożony. Ale można też dawać im przerobiony kompost w pudełkach. Trochę kompostu, lepiej. Ale ten gatunek jadł jak się. Najlepiej to chyba właśnie obornik krowi. Też jest łatwo dostępny u nas, także. Z tego tak przemieniają na taką piękną ziemię. Przejdziemy może teraz już dalej. A to jest jedyna fabryka gówno w Polsce. W Europie może nawet. Nie w Europie, bo w Niemcy też mają fabrykę gówno, ale wiesz, my też wysyłamy to przez całą Europę, bo mamy sklep internetowy i całej Europy nawet zamawiają gówno. Polska jest sławna, że wysyła gówno na całej Europie. Ale czyimi rękami to robią? Nie, ja żartuję. To możecie sobie zerknąć tutaj do... Nie, taki sposób, że właśnie o tym nie mamy. Mamy taki różny biznesy tutaj. I nawet koło zimu. Ale cieplutko ma. Ten zapach. Pięknie. Nie chciałam nikogo skupić. To co nas jest na rynku, żeby to z tego można wyjść. Nie ma sensu. Robaków i przez deszcz. Bo jak wiesz, to jest złoto dla robaków. Rozumiesz? Tak, świeżutki i wtedy to wiesz, zapach ma, ale się przyzwyczaja się do tego. Trzeba trochę rozmieszać z wodą. Mamy tam taką maszynę do tego, widzisz? I się odzywa do tego. Możemy mieszankę dobrać. Tak, mieszankę. I wtedy potem się robi taki wiesz. Patrz, z tym. Tak, specjalny wiesz, stoły, które są wiesz, ze siatką zrobione i tak dalej, bo inaczej zeby z dwóch stron są, tak, wtedy łatwiej do tego. Wiesz, jakby było gorące cały czas, tak jak Australia czy India, gdzie tam byłem, to nie ma problemu, to może sobie wiesz, jak oni robią placek, położyć sobie na betonie czy na kawałek wiesz, blachy i na koniec dnia już gotowy. A tutaj to niestety to o wiele dłużej. Super. Zostaniesz na Agnihotrę i zobaczysz. Super zapach. Niesamowity zapach. Co? Nie, to jest inny ogień. To jest Trambakam, który palimy w czasie Nowej Pełny Księżyc. A co się pali? Teraz jest Nowy Księżyc. Właśnie dzisiaj rano był Nowy Księżyc. To jest specjalny ogień. Bo tutaj jeszcze palimy dodatkowy ognia, po Agnihotra jest tylko ten moment, kiedy jest pierwszy i ostatni płomień słońca, bo wtedy przychodzą te energie od słońca, właściwie z kosmosu przychodzą te energie i te energie właściwie wykorzystamy. Okay? To jest, i do tego jest, z powodu tej energii właściwie ta równowaga wraca z powrotem, bo te energie odżywiają, energetyzują, oczyszczają i tak dalej. I dzięki tych ogniach oni są więcej dostępni tej energii. To te energie i tak działają. Nawet bez ognia oni działają, tylko że są zatrzymywane przez różne rzeczy, tak jak wiesz, chemiczne środki i tak dalej. A wy do ognia zawsze coś dosypujecie? Tak, ja ci to później wytłumaczę wieczorem, więc nie ma, będziemy nie to ma robić. Czystego ognia? Znaczy, ja ci wszystko wytłumaczę, całą modus operandi, metodę i tak dalej. Wszystkie pytania trzymaj do południa. Okay. O 6:00, 6:40. Koło lasu. To było w domu dziecko, które tam jest w Szczecinie. Oni nam to sprzedali za 1000 zł. Przywaliśmy to tutaj. Postaliśmy tak jak było. Tylko oczywiście trzeba było dach wymienić, bo to było całkiem zniszczone. A resztę to jest dokładnie tak samo jak było. I po co to postaliśmy tutaj? Bo to jest konieczne takie miejsce jest, jak chcesz rozwijać ten cały wiesz, równowagę ekologiczną i budować ten cały wiesz, osada, używanie tych ognia. I tutaj jest palony od tego pierwszego roku
Agnihotra codziennie, regularnie. Połączona jest piramida z góry z piramidą w ziemi. Widzisz taki kolumn gleby tutaj? Mhm. Pod spodem? No tak. Okej. I tam pod, w tym 60 cm ziemi jest kopany następna taka specjalna miedziana piramidka. Na 60 cm nad podłogę jest piramidka miedziana. I to jest taki specjalny sposób, który się nazywa resonance. Jeszcze dodatkowy powinien być jeszcze 4 piramidki na każdy róg, tylko tutaj nie robimy tego z powodu tego, że chcemy, żeby ta energia poszła, wiesz, przez całą Polskę, całej, wiesz, gdzie się da. Ale normalnie na gospodarstwo terapii Homa to oni dają piramidki 2 tutaj, 2 do palenia Agnihotry i innych ognia i 4 na każdym rogu i 2 w ogrodzie. Tam gdzie wiesz, gdzie ta szopa jest. I to jest, to jest taki rezonansowy sposób, żeby energia krążyła na takim gospodarstwie. I może być gospodarstwo do maksymalnie 40 hektarów. I ta energia wtedy krąży na całe gospodarstwo i wróci ten całe gospodarstwo do równowagi ekologicznej. Dodatek do tego chroni tego miejsca przeciwko wszystkiego, co może uderzyć w to miejsce. Nawet radioaktywność. Ja nie wiem, czy wiesz. To jest, wiele ludzi mogą mówić, że to jest niemożliwe, że te ognie mają taką siłę. Ale wiesz, jak ja zauważyłem wszędzie, w południu Ameryce, na gospodarstwie tam, w Indiach to i w Australii, te cudy, co się dzieją, to są niesamowite. Niesamowite cudy się dzieją. Z radioaktywnością jeszcze nie miałem do czynienia. Z wiele innych rzeczy miałem do czynienia, na przykład choroby. Które są groźne na południowej hemisferze. Tam są takie choroby jak cycatoga negra, która uderzy plantacji bananów. Wiadomo, monokultura, wszystko wiesz, może uderzyć monokulturalne gospodarstwo. Jak te choroby uderzą jednego plantacji, to nie ma wyjścia z tego, po prostu niszczy wszystko. Wszystkie drzewo są zniszczone. Terapia Homa działa tak szybko, że drzewo zaczynają rodzić się na nowo. Przez taki, wiesz, przez palenie tych ogniach tylko. I to jest całkowicie, to jest dostępne, te informacje na internecie. To nie musicie mi wierzyć. Google ci, wiesz, wszystko wytłumaczy po angielsku. I to właściwie jest ogromny cud, bo nie ma żadnego innego rozwiązania na takie choroby. Nie ma, ani ekologiczny, ani chemiczny, ani nic. To jest taki, wiesz, na wszystko jest rozwiązanie, tylko że trzeba wiedzieć, gdzie ten rozwiązanie jest. No, my mamy takie rozwiązanie, które dotyczy, wiesz, takich rzeczy, które no, tak jak potrzebne są teraz. Okej, idziemy dalej. W zwierzętach możesz dodać i najlepiej mieć teraz najwięcej zwierząt jak te, a w morzu. Wszędzie? Skąd jest wszędzie? Czy to tam? Taylor jest? On będzie wiedział, nie? Tu następny domek holenderski. Tu właściwie Asia i Rory mieszkali, dopóki nie wybudowali tam na górze ten zwinny. I on to sobie do tego domku dodał łazienkę, wiesz, to jest ten dodatkowy i ten pawilion ten. Żeby wiesz, żeby mieć więcej miejsca. Tu jest przyczepa? Tak, to jest domek holenderski. Na budowaniu. Na kołach, tak? Tak. To była szklarnia i tam po prostu też uprawialiśmy pomidory. I tak działało to, że słońce jak nagrzewało, to ogrzewało przy okazji dom. To w zimie czasem było słonecznie, to nie musiałam ogrzewania używać, tylko otwierałam drzwi. Pomidory mam do grudzień też. Do grudnia pomidory normalnie czerwone i zielone liście rosły. No, to jest po prostu. Na porządne rzeczy. No, to chodź. A tutaj Jacob ma swój dom. Jest prąd czy nie ma prąd, Wasia? Nie ma. Nie ma. Wszystko legalnie musi być. Nie? Dlatego te domki holenderskie to jest fajna sprawa, bo wiesz, oni ci nie mogą wiesz, zaczepić się do tego. A takie inne rzeczy to wiesz, to musisz wiesz, mieć pozwolenie.
niestety. Nawet na te studia, tak? Nawet na taki czas. Nawet jakbyś sobie garaż postawił, nawet jakbyś sobie, wiesz, staw postawił, nawet jak chcesz sobie, wiesz, ja nie wiem co, balkon zwiększyć. Taki głupota teraz. No. Biurokracja się pogorszyła, wiesz, tysiąc razy. Da się. No i co? Psuj się teraz jeszcze, psuju. Jak skończycie jeść i będzie jeszcze czas, to przyjdzie do mnie. Na tym gospodarstwie, to chodzi o to, że jak się nie pracujesz na swojego własny wewnętrzny jakby zablokowanie, którym jesteś, wiesz, normalnie, naturalnie programowany, który ci oddzieli od natury, oddzieli ci od ludzi, oddzieli ci od wszystko, co żyje, to wtedy po prostu codzienna praca powoduje to, że wiesz, że zbliża się więcej i więcej do tego, że będziesz mógł, wiesz, mieć większy sukces wszystko, co przychodzi do ciebie, wszystkie żywe istoty, wszystkich ludzi, wszystkich zwierzęta, będziesz miał większy sukces z nimi. A jak tego nie robisz regularnie, i tutaj jest sprawa o tym, żeby to wykonywać regularnie, nie tylko kiedy ci się chce, nie tylko, o wiesz, dzisiaj mi się nie chce, poczuję się źle, wiesz, za późno poszłem, to zrobiłem tego i tak przez cały tydzień. Codziennie, regularnie trzeba mieć jakąś dyscyplinę i wykonywać tą dyscyplinę samemu i z kimś, oczywiście z tym, z kimś, to jest też z tym, w którym mieszkasz, bo inaczej nic jakby, są ściany, tak, wewnętrzne ściany, które się pokazują na zewnątrz, emocjonalne bloki, inne różne wewnętrzne bloki i nie przejdziesz przez te bloki, nie przejdziesz przez te ściany, nie będziesz widział, jak, wiesz, idź za tym. I to, jak to wykonywać, to jest własna indywidualna sprawa. My tutaj to robimy dzięki, wykorzystamy oczywiście te materialne narzędzi, które terapia HOMA daje nam. To znaczy, wiesz, wschodu i zachodu słońca Agnihotra. 4 godziny, wszyscy razem palimy 4 godziny, to znaczy każdy pół godziny, godziny, coś takiego dziennie, Triambakan, żeby wykonywać te 4 do 5 godziny. Nowy Księżyc, pełny Księżyc, 24 godziny. To jest palimy przez dzień 10, taki krótki ogień, który się nazywa Vairuti, na parę minut, a potem siedzimy i medytujemy do 15 minut. To jest o 10, o 12 śpiewamy Gayatri mantrę, o 3 też medytujemy. To daje nam, te dyscypliny dają nam taki regularny sposób, żeby skupić się na sam siebie i żeby nie zgubić się w tym codziennym, wiesz, zabieganie, załatwienie różnych sprawy, wiesz, potrzeba kontynuować normalne życie, jechać tu, jechać tam, załatwić tu, załatwić tam, pracować, zarabiać pieniędzy, wiesz, budować to tego i mego i to wszystko może, wiesz, produkować wielkie konflikty między ludźmi, nie tylko tutaj, na tym miejscu, gdzie mieszkasz, ale ludzi, które jest poza miejscem, na przykład sąsiady, miasto, wiesz, i tak dalej. I to ci daje ten jakby, jak to powiedzieć, to ci daje ten harmonię wewnętrzna, czy spokój wewnętrzny, który powoduje to, że jest łatwiej wykonywać te wszystkie obowiązki. Plus się rozwijać, plus, wiesz, tworzyć to, co chcesz stworzyć, artystycznie i materialnie i tak dalej, i tak dalej. Bez tego jest bardzo trudno to wykonywać. Nie wiele ludzi tego już przeżyli, to wiedzą, o czym ja mówię. Okay? No my używamy te materialne narzędzia, tak jak powiedziałem wam, ale to są tylko i tylko, podkreślam to, uniwersalne, materialne narzędzia, które
który każdy może wykorzystać, to nie jest to, że to nie jest jakaś, jak to się mówi, jakaś ścieżka duchowa, tak jak buddyzm czy coś innego. To jest tylko materialne narzędzie, które w każdej sytuacji można ich wykonywać, można ich wykorzystać. Ale wielki plus od tego wszystkiego, i to nas też łączy, i to dla mnie jest największy plus, bo właśnie dzięki tych paleniu tych ogniach ja się stałem taki, wiesz, głęboki ekolog, bo na początek nie byłem tego, to dzięki tych ogniach miałem większe połączenie z naturą i widziałem, jakie to efekty ma palenie tych ogniach na całe środowisko. Okay? I to jest chyba ważne dla was, że co z tego, że wiesz, że mieszkasz na wsi, a trzeba ten miejsce, gdzie jesteś, trzeba te miejsce aż najwięcej polepszyć, tak? Te ognie są... Proszę? Ile osób się spotykacie na tych ceremoniach? To nie jest tak, że ile osób, to jest tak, że są takie dyscypliny, każdy to robi u siebie. Aha. To nikt nie jest zmuszany, żeby siedzieć tu, w tym, tamtym, tego. Tylko że na tych, na ten Trambakam to jest, wiesz, każdy robi, wiesz, swój część. No. Jesteśmy produkta... Spotykacie się razem w ciągu dnia, tak? Spotykacie się razem w ciągu dnia, czy nie? Tak, tak, spotykamy się, wiesz, w ogrodzie, spotykamy się... Ale na ceremonii, jakichś wyznaczonych... Tak, spotykamy się aż najwięcej, jak jest lato. Wtedy, wiesz, jesteśmy w ogrodzie z wózkami. Nie jest to konieczne, nie. Tak. Jak Jurek mówi, to na przykład Agnihotra, to czasami, no tutaj na przykład ten dom jest palony ognia, tam ogrody jest palony ognia, świątynie jest palony ognia. Jak ja jestem tam u mnie w domu, to ja palę tam. Także to nie jest tak, jakieś tam konkretne zasady, że muszę mi gdzieś tam spotykać konkretnie wszystkie razy, czy coś takiego. Co tygodnie, każdą niedzielę spotkam na taki satsang, a wtedy to... I czwartek noc jest krąg kobiety. Krąg kobiety. Ale też to wiadomo, no, każdy dzień też są różne tam rzeczy, które współpracujemy, czy jest sprawa tam ogrody, czy jakieś budowy, czy coś takiego. I różni ludzi zależy co, bo wszyscy zajmujemy różne rzeczy. To na przykład nie każdy nas interesuje budowa, tylko nas, które interesują i kto zajmujemy. To razem spotkamy i mówimy, no, jakie są sprawy, co musimy zrobić. Także na pewno każdy dzień są jakieś spotkania, nie? Nie wszystkimi, ale... No, komunikacja to jest najważniejsze, no. Bo community, po angielsku community, to jest od właśnie słowa communication, tak, że bez communication to nie da się nic zrobić, nie? And we face each other, we resolve conflicts with each other. No. I też po prostu spotykamy się tak twarzą w twarz, żeby rozwiązać konflikty, nie unikamy się czy coś, bo wtedy się nic nie wiąże, musi być ten kontakt. Tak, lepiej powiedzieć od razu niż tam gdzieś zobacz i święci cały czas i święci, a potem jest eksplozja. But yeah, you can start with a place and find the people, or you find the people and then find the place. Możecie na przykład rozpocząć od poszukiwania miejsca i potem jakby ludzi tam zgromadzić jakoś, albo odwrotnie, najpierw zebrać grupę. I potem szukać miejsca. But this is a time when people are finding their tribes, like in Native American Indian times. They're finding their tribes. They're drawn to the people that are part of their tribe, their duchowe rodziny. Teraz to jest taki czas, jak ludzie teraz szukają jakby swojego plemienia, że tak powiem. Ludzie, z którym nie jakoś w jakiś sposób rezonują, czy jako, czują jako duchową rodzinę. I właśnie szukają siebie nawzajem. And so if you start out with a group of people that have a similar vision. To więc jak spotkacie najpierw, bierzecie grupę ludzi, którzy mają podobną wizję. Then together you can pull your resources and look for land. To wspólnymi siłami możecie zgromadzić źródła, jakieś informacje i szukać tego miejsca. But with us, it just happened that it was just the two of us with the same vision. Tutaj w tym wypadku
U nas tak się zdarzyło, że najpierw tylko Jarek i Parvati byli z taką z podobną wizją. You know, and then different, you know, Jacob and Katie, and then they had children, and then Rory came. I powoli różni ludzie się po prostu pojawiali, dołączyli. Jacob, później Rory tylko przyjechał na wizytę i został tutaj. No i tak. And he never left. I on nigdy nie wyjechał. And then Asha rode up on a bicycle. Ja też biegałam na rowerze tutaj. Na and I recognized her as soon as she got here. I ona mnie po prostu jakoś rozpoznała. Nigdy mnie w życiu nie widziała. Ale coś... Immediate, I knew she was going to live. I ona wiedziała, że po prostu ja tutaj. And then she married Rory and had children. No i później ja z... So it's like that. But it's important that the people that you choose to form an eco village with have the same overall vision. I to jest właśnie ważne, że ludzie, z którymi się spotkacie, z którymi utworzycie grupę, mieli no przede wszystkim podobną wizję, taką, która was wszystkich łączy. If one person wants a retreat center in the mountains and doesn't want to see anyone, and the other one wants an educational center surrounded by people, you've got problems. Jeśli na przykład jedna osoba chce założyć jakiś ośrodek, no jakiś spa czy coś takiego w górach, ale nie chce, żeby ludzie go otaczali, chciał być sam w górach. Inna osoba znowu chce jakiś ośrodek edukacyjny prowadzić i być otoczona mnóstwem ludzi, no to takie dwie osoby jednak raczej to nie wyjdzie. So you have to just really, really go into that vision and see what you all see. Dlatego no, najpierw najważniejsze skupić się na tej wizji i zobaczyć, co wszystko. Co u wszystkich, jak to wygląda. When we started, we all formed the community, and later on we sat down and did an exercise and meditated and wrote what we envisioned as an eco village, and we all had very very similar visions. It was really of what we saw. It was beautiful. Po kilku latach, odkąd w ogóle to zaczęło się miejsce, jak już było więcej ludzi, to zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, że usiedliśmy w kręgu i każda osoba napisała swoją wizję. I potem jak się dzieliliśmy, to rzeczywiście okazało się, że te wizje są bardzo, bardzo podobne i wręcz to tak jakby wszystkich inspirowało i łączyło. And then depending on your vision, you look for the kind of land that fits your vision. I wtedy, w zależności od wizji, wtedy szukacie miejsca, które właśnie będzie pasowało do tej wizji. You know, if you want to do agriculture, you have to have enough space for enough land for your. Well, you have to do agriculture. For all your vegetables, and you have to have enough space for your cows to graze, and you know, so if you can't pick just a forest area, you know what I mean? Czyli na przykład jeśli zależy wam na to, żeby produkować żywność, trzeba produkować żywność. Szukacie wtedy miejsca, gdzie jest dużo gruntu, które możecie przeznaczyć na to, a nie niestety no, nie za bardzo jakieś miejsce w lesie, nie? Na polance, bo to nie ma dużo miejsca. Koniecznie jest, na ziemi jest koniecznie woda, to jest pierwszeństwo. Bo bez czystej wody to po prostu nie ma co, wiesz, nawet zaczynać. Źródło czystej wody, ale wiesz, to może być najlepiej, to jest takie naturalne źródło. Jak się nie da, no to głębinowa studnia, to jest co myśmy musieli tu zrobić. Bo nie ma tutaj naturalnego źródła na tej ziemi. Druga najważniejsza rzecz to jest gleba, jaka istnieje na tym miejscu. Oczywiście tu jest najgorsza gleba, ale mamy, wiesz, plusy. Bo mamy lasy naokoło i mamy piękne widoki, góry i tak dalej. Ale to nie jest to nie są tereny rolnicze. To jak ktoś chce produkować na przykład na wysoką skalę, robić jakąś, wiesz, jakieś wielkie ekologiczne rolnictwo, żeby z tego, wiesz, żyć i zarabiać i pomagać, wiesz, na przykład, wiesz, wiele innych ludzi w miasto, które można się z nimi połączyć, którzy chcą ekologicznie żyć, no to te tereny tutaj się nie nadają na to. To trzeba iść tam, gdzie jest taka możliwość.
Ale jak ktoś chce tylko, wiesz, wykonywać dla siebie własny ogród, no to i dla tych ludzi, którzy mieszkają na tym miejscu, no to może być wystarczy taki najgorsza ziemia, jak tutaj istnieje. Ale jest dużo pracy wtedy z kompostowaniem i tak dalej. Potem trzeba brać pod uwagę, wiesz, pszczoły są konieczne. Okay? Trzeba to brać pod uwagę. Dlaczego pszczoły są konieczne? No bo bez pszczoły nie masz równowagi ekologicznej. Nawet, że wiesz, cokolwiek robisz. Jeszcze dodatek do tego, jak chcesz być samowystarczający, no to albo kozy, albo krowy, albo to wszystko razem, wiesz? No bo wtedy wiadomo, nie? Masz wtedy też tą wielki pomoc, by, wiesz, być samowystarczający. Bez tego, no to coś może obok. Tak jak Jarek ma te kozy niedaleko, no to możemy jego wykorzystać. A może nas wykorzystać, bo mamy krowy. Tak też można robić. Co jeszcze jest konieczne? To są te konieczne rzeczy, co trzeba uważać na to, jak się kupuje, albo jak się ląduje na wsi. Okay? Woda, ziemia, jaka jest stan ziemi i czy tam można utrzymywać pszczoły i czy tam można utrzymywać jakichś zwierząt. I mean, there's a lot. There's what accommodation that you have. No. Sometimes people live all in one house. Sometimes they have caravans or cottages. They build their own houses. And you know, you have to have some kind of idea. Jak chcesz, tak, jak chcesz rozwijać całą ekowioskę, no to musisz, wiesz, mieć wystarczające tereny naokoło. No i od razu można tak, właśnie, od razu można zaczynać tego, skupić się na to, żeby było certyfikowane ekologicznie, bo niestety produkować żywność ekologiczną musisz mieć certyfikat ekologiczny. To trwa kilka lat. A czemu to jest konieczne, że musi być certyfikat? Jak chcesz wydawać. Jak chcesz sprzedać jako agrykulturę. Jak nie chcesz wydawać, to ci nie obchodzi. Ludziom bez certyfikatu. Tak, można sprzedawać. No też można. Pewnie, że można. Tylko po prostu wtedy wiesz, jakby własne kanały dystrybucji masz. No właśnie. Ludzi, którzy którzy są, wiesz, zainteresowani i są pewni, że to jest ekologiczne. Tak, jest to znowu pewnie nielegalne. Tak. No ale to utrudnia ci życia, to wiesz, jak zdobyć się certyfikat ekologiczny nie jest tak trudno. To nie jest taki jakiś tam. Można stworzyć własny? Proszę? Można stworzyć własny certyfikat? Można. Nie, nie. To się nazywa dobra marka. To własną pieczątkę. Można stworzyć. Like we have a home organic farm. And also certified. But the other thing is members. We have permanent members. We have people who come and they're temporary members. Tak, tak, właśnie. Też można, też trzeba brać pod uwagę, jak chcesz, żeby to, wiesz, rozpowszechniało się. Oczywiście jak chcesz, żeby to było malutkie, to nie ma, nie musisz o tym myśleć, a jak chcesz, żeby to się rozpowszechniało, żeby było aż najwięcej ludzi, no to wtedy skupi się na to, kto są te permanentne osoby, members, permanent members, kto przychodzi na tymczasowo i kto jest wolontariusza. I jak się, wiesz, każda sytuacja jest inaczej. Okay, Robert miał lepszy pomysł, tak, żeby doprowadzić do tego, żeby znaleźć klientów, którzy będą bezpośrednio u siebie kupować, tak? Czyli takie kontrakty, nie? Kooperatywy, nie? To wcześniejszym zamówieniem i wykupem. Ale formy są przeróżne, właśnie tak w okolicach tego, co Robert wcześniej wspomniał, formy są różne, różnie sobie po prostu ludzie to układają i to faktycznie funkcjonuje. Już też w wielu krajach, także myślę, że u nas też można po prostu stworzyć takie... Certyfikacja kosztuje. Właśnie tak, dlatego po prostu tutaj wiesz, faktycznie w naszym bardzo komercyjnym sensie, aczkolwiek z tego co pamiętam, jak byliśmy u Juliana Rosa, to tam
przy zakładaniu ekologicznego stowarzyszenia certyfikującego jednego z pierwszych w Anglii, to po prostu z czasem właściwie poszli tak trochę, jak zrozumiałam, poszli tak bardzo, jakby ta organizacja poszła tak za bardzo właśnie, stała się za bardzo elastyczna. No nie, no to jest specjalna taki wpływ, który się zdarza. Szczególnie to, bo mają wpływ ogromne firmy tam chemiczne tak, bardzo duży nacisk. I bardzo duży nacisk. I ten certyfikat, ja już po prostu mogłabym to schować do szuflady i zapomnieć. To znaczy, że niektóre firmy na przykład w Stanach, bo to jest bardzo dużo kasy teraz, które produkują, które mają na przykład, zaczyna. Powiedzmy 90% produkcji jest chemicznie bez certyfikat, a 10% jest certyfikatem i używają podobne po prostu, no, naprawdę to jest, żeby nazwać to ekologicznie, to jest myślę, ale... Dlatego właśnie takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, umawiamy się faktycznie z tym rolnikiem, jesteśmy pewni, prawda? Czy to jest na zasadzie kontraktu, czy na przykład pomocy temu rolnikowi, nie wiem, tam, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czy raz na miesiąc, po prostu jakiś weekend poświęcamy swoją własną pracę, jednocześnie widzimy, że faktycznie ten rolnik tam nie wkłada żadnej chemii, prawda? Nie ma tam, po prostu nawiązujemy z nim relacje i on nie będzie jakby nie będzie w stanie po prostu nas oszukiwać. No spoko, ale nie ma jeden droga, to każdy może robić co chce. Dlatego są na przykład my mamy certyfikat, bo też handlujemy do restauracji i takie rzeczy, i oni mają takie wymagania. Ale to też jest fajnie, bo bezpośrednio możemy handlować i sprzedać różne jakieś kilki i takie rzeczy. To restauracje bez tego certyfikatu to niekoniecznie bym musieli zapłacić, co naprawdę. Bo są sztuczne niskie ceny za jedzenie, to też muszę nie zgodzić, nie? Jak wszystko jest produkowane do jedzenia, no to wszystkie ceny są sztuczne, utrzymywane na międzynarodowe ręką, nie? Że na przykład pszenica kosztuje tyle, kukurydza kosztuje tyle. I to jest, to też jest dużo płatne. W naszym rejonie są rolnicy, którzy produkują normalnie organicznie, tak, bez nawozów sztucznych, a mają też niskie ceny, tak? I płaci też jak się zakłada ziemniaka, tak? A gdzie jest to tak samo hodowane na nawozie krowim i końskim, bez chemii. Tak. Ja mam jeszcze takie pytanie. Ale to za niskie mówię. A propos tych certyfikatów, no bo jeśli to już jest spotkanie po wiosek, to może by się zastanowić nad tym, czy my jesteśmy w stanie właśnie stworzyć sobie taki certyfikat, żeby łamać te monopole Holandii i tak dalej. Znaczy ja tutaj kurwa to, ponieważ wkraczamy, to schodzimy z tematu. To nie jest temat na to spotkanie, ponieważ niektóre osoby nie są na tym etapie, tak. To jest też ciężki temat certyfikatu. Też jakaś biurokracja. Myślę, że wróćmy do tego, czego myśli się. Czyli nie wiem, Jarku. No wiesz, najpierw jest tak, trzeba mieć chęć mieszkać na wsi. Okej? Okay? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest, trzeba mieć jakieś duchowe ustawienia wewnątrz, sam siebie, okej? Okay? I z tymi ludźmi, którzy zaczynasz życie na wsi. Czy to jest jeden, czy to jest sto, czy co, ile to jest ludzi, okej? Okay? Bo bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo trudno. Nie wiem, czy to się wytrzyma. Bo są habitaty miejskie, które mają taką formę wioskowych sytuacji, tak? Czyli to, co się dzieje w Ukrainie. Tak, to też możesz mówić o tym. Ja nie mam doświadczenia w tym, ja tylko mówię o czym ja mam doświadczenie. Ja mam doświadczenie, jak wygląda na tych wspólnotach na wsi. Mówię, że nie ma się to ograniczać w tej chwili, bo miejskie organizacje też robią fajne spory, fajne rzeczy w miastach. I właśnie, o to chodzi, że wiesz, co to znaczy mieć takie duchowe postanowienie, jak jesteś na wsi. To nie znaczy tylko, że wiesz, że na przykładowo, że wiesz, chodzisz do drzewa i go wiesz, przetulasz i mówisz, jaki on ładnie wygląda i już jesteś, wiesz, no, to jest początek, albo nawet to może być koniec, ale chodzi o to, że
jeszcze, wiesz, pracujesz na tym, żeby połączyć swoją, wiesz, połączyć swój rozum z tym rozum, co jest naokoło ciebie, okej? Okay? I to jest jak, to jest praca na sam siebie. To znaczy, czujesz i widzisz i oddychasz tak samo jak wszystko, co żyje naokoło ciebie. Czujesz tą harmonię, czujesz jak Matka Ziemia pracuje, wyczuwasz jak ona, wiesz, wyczuwasz jak ona, wiesz, rano staje, jak słońce się według nas po to jesteśmy tutaj na tej ziemi. Każdy to widzi indywidualnie, ale my wierzymy to, że nie jesteśmy tutaj jako jakiś egoistyczny, wiesz, indywidualiści, który, wiesz, chcemy aż najwięcej wyciągać z tej ziemi, aż najwięcej zarabiać, aż najwięcej, wiesz, niszczyć wszystko naokoło, żeby mieć aż najwięcej dla siebie. Wiesz, i mamy w dupie wszystkich innych, wiesz, żywych istotach, co mi to obchodzi, wiesz, jak wystarczy, że ja mam, wiesz, to co ja chcę i to co ja tego. Tylko widzimy, że odwrotnie, że jesteśmy tutaj jako duszy, Spirits in a Material World, tak jak ta piosenka leci od Beatlesów. Jesteśmy duszy w materialnym świecie i jesteśmy tutaj, żeby chronić Matką Ziemię, żeby opiekować się z nią, żeby być strażniki na tej ziemi. Okay? I właśnie przez palenie ognia właśnie to wykonujemy. Ale to nie wystarczy, wiesz, palić ogień w jakimś tam mieszkaniu, bloku betonowym. Trzeba, wiesz, iść do jakiegoś, wiesz, ogrodu, na wsi najlepiej, czy gdziekolwiek, może być miasto, i budować ten ogród. I łączenie się z Matką Ziemią przez, wiesz, przez pracę w ogrodzie, czy pracę w sadownictwo, czy pracę z zwierzątami, to wiecie jak to wygląda. To jest, wiesz, to jest po prostu o to chodzi. To jest ta duchowa praca. To jest nasza misja tutaj na Ziemi, żeby po prostu wykonywać w jakimś tam indywidualny sposób, albo przez, wiesz, artystyczny sposób, albo przez jakimś tam jakikolwiek sposób wykonywać to, co będzie Matką Ziemią popierać, pomagać i będzie, wiesz, wrócić to wszystko do jakiegoś wyższy stan świadomości, czy wyższy, wiesz, czy ten naturalny stan, który kiedyś było, okay? Ale pytanie jest takie, te ludzie, którzy, wiesz, używali te wszystkie metody, wiesz, medytacja, yoga, ten alternatywny, wiesz, zioły, te lekarstwo alternatywne, tak jak zioły i tak dalej, ognia i te wszystkie rytuały, które wykonali, to wtedy to było świat, wiesz, oczywiście o wiele piękniej niż jest teraz. I pytanie jest takie, dlaczego oni, wiesz, te 10 tysięcy lat temu, czy 5 tysięcy lat temu, czy kiedyś tam tysięcy lat temu, dlaczego oni potrzebowali wykorzystać te wszystkie, wiesz, ognia, dlaczego oni potrzebowali medytować, dlaczego oni potrzebowali yoga wykonywać, jakieś tam inne, wiesz, samodyscypliny, jak wszystko już było pięknie na ziemi i był raj na ziemi. Dlaczego? Po co? Prosta odpowiedź, żeby utrzymywać ten raj. Bo raj się sam nie utrzymywa. To znaczy, może się sam utrzymywać bez nas. Ale jak my jesteśmy w tym raju, to my musimy robić swoje, wiesz, obowiązki, żeby utrzymywać ten raj. Bo my cały czas wykorzystujemy tą ziemię. I oni właśnie przez te swoje wszystkie metody utrzymywali. I to jest właśnie to, co wejdy nam podają. Podają nam te, jakby, jak to powiedzieć, metody w dziedzinie medycyny, w dziedzinie rolnictwo, w dziedzinie leśnictwo, utrzymywanie zwierząt, utrzymywanie życia tutaj na ziemi, podają nam taki prosty, naturalny metody, które nam pozwolą żyć w harmonii z wszystkim. Okay? I o to nam właśnie chodzi. My mamy tę samą, wiesz, jakby tą samą wizję i to nas, wiesz, to nas ciąga do przodu i to nas i ciąga do nas inni ludzie, którzy mają ten sam pogląd i dlatego to miejsce tak szybko się rozwija. To jest jeden sposób, bo jak myśmy zaczynali tutaj żyć, Parvati i ja nie miałam żadnego grosza,
Ona miała tam parę złotych, bo ona przyjechała z Ameryki. Ja już byłem w Polsce parę lat, to już wszystkie pieniądze zgubiłem na drodze do Polski i w Polsce. I tego, kolega z Berlina dostał jakiś, bo jego matka umarła, dostał jakieś ogromne pieniądze i powiedział, że ja wam mogę pomóc, jak chcecie. Dziękuję bardzo. I nam dał wystarczy pieniądze, żeby kupować tego miejsca i zrobić tutaj kapitalny remont. I potem, wiesz, trzeba było dalej się rozwijać. No i wtedy, wiesz, dalej to szło swoją, wiesz, magiczną drogę z powodu tego, że cały czas, jak pracujesz na tym, żeby się łączyć z tą, wiesz, siłę natury i ten cały duchowy, wiesz, jakby płomień, który istnieje, ten energia życia, który istnieje we wszystko, wiesz, jak to nazywasz, to nazywaj co chcesz, prana, ci, to, tamto i wamto, to jest ta sama energia, która w nas istnieje, wszystko co żyje istnieje, jak starasz się łączyć z tym, to ci pomaga, ta energia ci pomaga i wtedy masz taką siłę i moc, który też ci pomaga przeciwko te wszystkie złości, które przechodzą od tej naszej cywilizacji, radioaktywność, chemtrails, promieniowanie od różnych falach, które jeszcze nie wiemy, o jakie fale na nas narzucają, subtelnej, niesubtelnej i tak dalej, i oczywiście, wiesz, wzmacniasz swojego, wiesz, też oczywiście też musisz wzmacniać swojego system odporności na wszystkich poziomach, nie tylko na duchowy, też na materialny, nie tylko, wiesz, okej? Okej. Ja już wystarczy gadałem na tę sprawę duchowa ekologia, czy głęboka ekologia. Teraz oni będą mówić o więcej o materialnej sprawy, jakie są możliwości alternatywny, ekonomiczny, bo trzeba jakoś tutaj żyć na tym materialnym sferze. I żeby się rozwijać i żeby po prostu można, wiesz, spokojnie siedzieć i medytować na jakieś drzewko, czy na jakiś ptaszek, czy na jakiś, wiesz, motylka. Bo wiesz, jak nie masz jakiś sposób żyć, no to wtedy przyjdzie jakiś milicjant, czy jakiś ktoś i ci, wiesz, rzuci do więzienia, że ty siedzisz na drodze i patrzysz się jak idiota na jakiegoś, wiesz, ptaszka. So this it's funny to be handed the economical side because my love is the spiritual. No, dla mnie to interesujące jest, że teraz poprowadzi część o ekonomii, chociaż tak naprawdę jej życie to raczej duchowości bardziej bazuje. But when I came to Poland, I had been a teacher for many years. Ale jak ona przyjechała tutaj do Polski, to już była przez wiele, wiele lat nauczycielką. Przedszkole. Dzieci z trudnościami. Przepraszam bardzo. Robert, bo tu strasznie hałasuje. W tym momencie, jak ty tam jesteś. Cały obóz idzie tutaj, rezonuje. Ja nie słyszę, co ty mówisz, co ty masz. Somebody whose child it is should take care of your child. So when I came here, I had been a teacher and I had given workshops in communities and in alternative activities for children. Jak ona tu właśnie przyjechała, no to dawała różne takie warsztaty na społeczności albo w jakichś alternatywnych miejscach. But then I moved here and I couldn't work a normal job. I potem jak się przeniosła już tutaj na miejsce, no to nie mogła wykonywać jakiejś normalnej pracy. I didn't have the permission. Nie miała oczywiście też pozwolenia na pracę. So what to do? No i co teraz zrobić? And it's an interesting thing to come here as an American and because you have to reinvent yourself. I to jest interesujące, jak jako Amerykanin przyjechać tutaj i właściwie musi całkowicie zmienić wszystko w swoim życiu. But it was a really good lesson and I think a lot of people can do that.
who live here. I to jest bardzo dobra lekcja dla niej, ale właściwie każdy z nas może tak, to jest no doświadczenie, że właśnie każdy z nas może coś takiego przejść. I had to find a new, some new resources to live on. I ona musiała znaleźć jakieś inne nowe źródła utrzymania. And so in community you can do in community in eco villages. You have a whole resource of people and you can start to create your own livelihood. To właśnie społeczności to jest jakby zapewnia nam więcej różnych źródeł i po prostu możemy stworzyć no stworzyć nowe życie. I mean, I brought these dolls up because these are one of the little one of our Ashen's and my projects to earn money. I to ona właśnie przyniosła akurat te lalki tutaj, żeby pokazać wam. To jest jedna taki ze sposobów all the na dolls went over there. Wszystkie są tam już teraz. Jeden ze sposobów, jak na przykład no, stworzyć coś takiego, co przyniesie nam dochód. Jeden z wielu. So this is one thing, and then somebody else is doing music and making a CD of their music. Ktoś na przykład też nagrywał muzykę i wydawał CD z muzyką. And then there's a psychologist who's you know having clients, individual clients, just all, you know. Na przykład jest z nami też psycholog, który też z Ameryki, ale znalazł indywidualnych klientów, z którymi się spotykał. And then we here we created healing essences that came, yeah, healing essences that are over there. Tam na tym stoliku położyłam inne przykłady, właśnie na przykład produkujemy tutaj esencje uzdrawiające. I'm not doing this to sell them. I'm just showing them as an example that you can create your own. Tylko, że to są pomysły, że możecie wydawać, stworzyć własne produkty, własne rzeczy, które no, są unikalne. And Rory and Asha created, they grew their own, they have a beautiful serpentine herb garden, and they created their own herbal mixtures that are very, very healing. I to są na przykład herbatki, które ja z mężem stworzyłam, używając ziół, które uprawiamy w naszym ogrodzie. But if you have an ability to build, to as a carpenter, for example, you can make furniture. A na przykład ktoś ma jakieś zdolności, jest stolarzem, no to może na przykład jakieś fajne meble zacząć robić. And very creative, very beautiful. W jakiś sposób bardzo unikalny, piękny, bardzo twórczy. You can do paintings, you can do... Jacob came here with nothing. Jacob na przykład przyjechał tutaj zupełnie z niczym. Well, he moved here when he was 15. No, I came back when I was 19. And he came back. Aha, najpierw przyjechał, miał 15 lat, później znowu wrócił do Ameryki, a potem. And when he came back, he had no way of earning an income. Nie miał żadnego sposobu w ogóle na jakiś dochód, prawda? So he explored what was his interest. His interest was music and stones. I zaczął badać, no czym jest moje zainteresowanie, co bym chciał rozwijać. So he started with the stones. Na przykład interesował się bardzo z kamieniami i muzyką. No i zaczął taki biznes najpierw od kamieni uzdrawiających. Uh-huh. And now he's built a recording studio. So you find it's time to do what you love. I to jest taki czas, no, żeby znaleźć to, co się kocha i robić to. I knew too many people that worked so hard their whole life and they said, when I retire, I'm going to do what I love. And one of them died before he could do it. Yeah, one of my dear friends. He retired and a year later he died. Wielu z nas mówi, że będę robić to, co kocham, ja pójdę na rentę czy coś. No i później wielu z nich umiera przed nawet okazją. We can do what we love and we can also earn money doing it. Że możemy właśnie jednak robić to, co kochamy i znaleźć sposób, że to może być naszym dochodem również. You just have to really, really go inside yourself and examine what is it that I love to do. Ale najpierw właśnie musimy wziąć ten krok, żeby
zajrzeć do środka i przeegzaminować, co jest to, co ja kocham, co sprawia, że moje serce śpiewa. And if you write them all down, you will find something. I zapisać to wszystko na kartce papieru i później because coś we're all born with gifts. Bo każdy z nas jest urodzony z jakimś darem. And they're not for nothing. A one nie są na nic, tylko po coś są, prawda? And if we develop them, they can be a part of how we are able to live in the world. Jeśli je rozwiniecie, no to mogą one właśnie być, czy co nam umożliwia funkcjonowanie życia. Does that ring a bell? I czy to coś do was przemawia to, czy coś? I mean, it's not just a dream. You can do it. No, nie jest to po prostu tylko snem, ale właśnie każdy z nas może to robić. No tak, właśnie, tak jak w naszym przypadku, jeśli chodzi o siedzinę, to są kozy, tak? No i ciekawe, jak to się rozwinie z tymi kuskami. Na razie jest to mleko przede wszystkim dla naszego użytku. Fajnie, są zwierzaki, które nie wymagają tak naprawdę pracy w okresie wiosennym, letnim. No ale warsztaty też robicie, nie? Warsztaty też robicie, nie? Jeszcze nie. I kozy z perspektywy takiego zarobku finansowego to jest też ciekawa sprawa, ponieważ to mleko o dziwo jest, znaczy o dziwo, no nie wiem, no po prostu jest to produkt mało dostępny też na rynku, a wyjątkowo zdrowy. Tak, i teraz syry robicie z tego. Teraz jeszcze jest za mało mleka, na wiosnę będzie. Tak, dla nas takie małe ilości, to tak. Taki przykład cenowy to jest, że za kilogram sera koziego można otrzymać od 60 do 80 zł. To jest sporo, tak? A pracy tak naprawdę przy tym ogromnie dużo nie ma, z tym, że trzeba trochę się w te kozy wkręcić, bo wiadomo, one mają swoje zajawki, robią problemy. Wszystkie gryzą, tak. To jednak jest specyficzne zwierzę. Tak, ale jest to też jakieś fajne rozwiązanie. A przepraszam bardzo, mogę się jeszcze dopytać o wcześniejszym zajęciu? No jasno, oczywiście. Bo wiadomo, że na przykład można produkować takie esencje, które to leci. Jak to technicznie jest to zainteresowane? Bo techniki, a czyli te... Jak się pozyskują buteleczki? A, no to... Nie, ja nie wiem. Ale to są tylko jakieś szczegóły, no. How do you find bottles very specific? Znaczy, może proponuję tą rozmowę. This is also to nie jest dokładnie prosto. Because this is... we... Refer later, I think it's just too deep. Pirineo z Francji. I ten z Francji jest już 2 lata w drodze. Jako UFEL był w Indii, tam gdzieś na Bliskim Wschodzie, tutaj też Hiszpania i mówi, że dla niego to jest pewien rodzaj wolności też. Po tej pracy, po 7 latach pracy gdzieś tam w bibliotece w Paryżu, nie? I też droga do znalezienia, wiesz, on się uczy, podpatruje, do znalezienia też własnego sposobu na życie. Że później tą wiedzę może wykorzystać na swojej farmie czy coś. Tak, to jest też great when they come back again. A to też jest fajne, jak po prostu wracają ci sami. This is Taylor's second year. No, tak jak nasz właśnie Taylor, no już drugi rok jest tak. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, jak się skończymy tego ekonomię, bo tak. No widzę na przykład teraz, nie, jest taki propaganda, no oczywiście jest brak, nie, ale jest taki propaganda, że musi być tego brak, żeby one mogą nas kontrolować, to musi być zawsze brak. Jeden ma więcej, tak, drugi ma małe. Nie chodzi, że może być jakieś komunistyczne sprawy, że a i tak to nie działa. Żadny system nie działa, nie? Bo to wszystko liczy na ludzi, którzy nie mają świadomości, nie? Ale ważne jest, jak mamy punkt widzenia i szacunku do pieniędzy, do materialnych rzeczy, nie? Bo z większości nas jesteśmy nie tak strasznie zainteresowani, żeby zarobić dużo kasa. Także niekoniecznie jesteśmy bardzo rozwinięte, jak chodzi o materialne sprawy, nie? I widzę, że jest dużo ludzi, których brakują tego energia i oni mają jakoś tam zależności do tego brak, że cały czas brak, nie?
I jak nie możemy to przekroczyć, no to zawsze będzie jakaś blokada. Nawet jak masz rozwiązanie, masz możliwości, to nie widzisz to jasne i to po prostu cały czas ten, jest ten brak. I to jest ciężka sprawa, muszę mi to przekroczyć. Ja widzę to, znam ludzi, których w ogóle nie brakują, ale cały czas mówią, że coś brak, bo tak jest propaganda teraz też. No, chcą nas, żeby więcej, cały czas będziemy mówić, że brakujemy, nie mamy wystarczy kasy, nie mamy to, nie mamy tamto. No, nie chodzi, że jesteś bogaty czy niebogaty, nie o to chodzi, tylko żeby to... To jest własna sprawa. Tak, no, po angielsku to się nazywa poverty consciousness. Nie wiem, jak to tłumaczyć to dokładnie. Świadomość biedy. Ciągły wzrost PKB. No to tak. Jest jakiś absurd. No to jest po prostu dobijanie, wiesz... Dokładnie. I sam się dobijasz siebie. No dokładnie. Nie mówię o ten secret, to jest gówno, szczerze mówiąc, tego książka Secret. Nie o to chodzi, że a ja mogę manifestować, co ja potrzebuję. Nie o to chodzi, ale chodzi, wiesz, bardziej konkretów, nie? Ludzie wcale nie są szczęśliwi. Ten secret to na pewno by było poszalane też w Polsce, nie? The Secret. Nie kojarzysz, tak? Taka książka, to był mega popularny na to. Czasami są mniej szczęśliwi. Chcą od tego uciec. Tak. Chcieliby się z tego wyrwać, z tego nadmiaru też, ale gdzieś są za głęboko... wciągnięci w to. No, tak. Teraz miałem takiego przyjaciela, przyjął mnie piątkowej. Facet mówi, no kurczę, ja ci na droższe, tak? Ja musiałem się przenieść. Duże firmy, dużo kasy. Mówię, ja już nie mogę wystopować, bo co ktoś do mnie przychodzi z propozycją zarabiania pieniędzy. Ja czas zaraz pieniądze. To jest jak addiction, nauk. Tak, tak. No. No, bo patrzymy, często patrzymy na bogaty, oni coś tam, coś tam. Ale biedni tak samo, mają adykcję do pieniędzy, tylko nie mają. Mają adykcję, żeby nie mieć. No, ja jakbym, wiesz, to była albo żeby mieć problem, przedefiniować, nie? Wiesz, bogactwo po prostu. Bogatych, wiesz, w jaki sposób, wiesz, wewnętrzne bogactwo myślę, że jest po prostu bardziej istotne niż, wiesz, niż bogactwo zewnętrzne. Bo jeśli faktycznie ten system, wiesz, będzie kolaps, nie? Tak. To co oni potrafią? No, najczęściej bogaci, oni mają puste środki, faktycznie, tak, tak. So, poverty consciousness. But the whole system is based on, you know, propaganda and lies. Yeah. No to cały system jest tak, liczy na, że brakuje energii. Czy to są banki, czy to są, wiesz, tego, politycy, czy to są cały system ekonomiczny, polityczny, religijny, to wszystko jest ustawione na propagandę i na kłamstwo. No i kasy jest też drukowane na... Komunizm, jak ja przyjechałem do Polski w 1991 rok, to ludzie były tak zachwycony za, i tak napalony, żeby pojechać do Niemiec na pracę, żeby kupić, żeby to, żeby tamto. Cały czas mnie pytali, czy ja mogę im coś załatwić w Niemcach. I jak coś im załatwiłem, to mnie całowali po nogach. Ale wiesz, to ja w ogóle ja im próbowałem tłumaczyć, że tam nic nie ma. Tam, co macie tutaj w Polsce, jest właśnie o wiele lepszy niż oni tam mają w Niemcach, bo wy macie otwarte serce. Wiesz, każdy wtedy miał drzwi otwarte, można było do każdego na wsi iść, na herbatę, porozmawiać, napić się herbaty czy kawę, pogadać. Teraz, wiesz, weszła, wiesz, mają ile pracy chcą w Niemcach, mogą, wiesz, kupić co chcą. Te hipermarkety są wszędzie, ale wszyscy mają drzwi pozamykane. Wszyscy mają, wiesz, psy naokoło, samochody zamknięte, wszystko całkiem się zmieniło. Ja przyjechałem do Polski w 91 rok, chciałem powiedzieć. Ja byłem kompletnie w szok, jak przyjechałem do Polski, że taki otwarty są ludzie na wsi, że są pięknie otwarty, wszędzie, każdy dom był otwarty. Teraz już kompletnie zamknięty, tak jak wszędzie, tak jak w kapitalistycznym kraju wszędzie. Tak szybko się to zmieniło. No. I nie i dodatek do tego jeszcze patrzcie na to, co jedzą. Jak ja przyjechałem do Polski, to każdy, wiesz, miał swój masło, który, wiesz, poczęstuj się panie, swoje ciasko, które sam produkowali ze swojej, wiesz, pracy. Tak. Teraz idziesz do kogoś do domu, to wyciągają margarynę. Szok jestem. Swoje produkty zdrowe oddają do przetwórni, która przetwarza to na niejadalne. Margaryny, jakiś biały chleb. Dają mleko. Na kaucję czy na mistu. Propaganda. I oddałaś...
butelka, to było świetnie. Wpadły pod wpływ propaganda kapitalistyczna, który wiesz, mówi, że wiesz, jedz biały chleb, jedz wszystko, wiesz, margaryny, jest wszystko ładnie opakowane i tak dalej. Teraz tak, jabłka gniją pod ich jabłoniami, w większości ludzi gniją jabłka, bo mówią, panie, to, o, robaczywe z plamami, kupują w supermarkecie, bo one ładnie wyglądają, to wstyd komuś. Czy na przykład nie zjawi się ktoś bardzo uprzejmy, czy na przykład osoba, która się do mnie zgłasza, że chce organiczne nasiona, wiesz, po prostu tradycyjne, czy tam jakieś po prostu fajne nasiona, ciekawe, czy na przykład, tak, czy się, wiesz, dokładnie. Oczywiście, ja mam takie proste pytanie, przecież ludzie w społeczeństwie o tym nie wiedzą, że to jest nielegalne, a to jest, ja uważam, że to jest po prostu, nie wiem, skandal, czy jakieś takie słowo bym użył, tak? I teraz tak, teraz chodzi o to, że, no nie wiem, są tu kamery, są ludzie, którzy się zajmują filmem, są ludzie, którzy znają dziennikarzy, może są tu jacyś dziennikarze. Ja uważam, że taką rzecz jak to, że te nasiona są nielegalne i ta wymiana nasion jest nielegalna i w ogóle banki nasion są nielegalne, to powinno zostać nagłośnione na szeroką skalę i zrobić z tego po prostu grubą aferę w społeczeństwie. Na Zachodzie jest już jakby media są kontrolowane. Zauważyłam, są poczynione pewne ruchy. Są poczynione, są ruchy. W Polsce mamy zasadniczo jedno narzędzie, jeżeli chcemy zmienić prawo. To jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Mhm. Cała reszta, przepraszam, przedstawicieli mediów, to jest bicie piany, jeżeli nie stanowi wsparcia dla inicjatywy ustawodawczej. Oczywiście można od czasu do czasu postawić na czarnego konia typu Palikot, licząc na to, że celem zdobycia popularności on coś przeforsuje. Natomiast tak naprawdę jedyne, co mogą zrobić obywatele w obecnym stanie, legalnie, podkreślam, to jest 100 tysięcy podpisów i złożenie do marszałka Sejmu projektu ustawy czy zmiany ustawy. A potem one znikną. Nie ukrywajmy się, takie inicjatywy w Polsce są trudne ze względu na to, że my nie mamy po prostu z czego żyć. Nie? Więc natomiast my mamy doskonałe doświadczenie wielopokoleniowe, po pierwsze życia z niczego, a poza tym dawania sobie rady z niewłaściwym prawem, niekoniecznie przez inicjatywy ustawodawcze. Tak, ale to jest kryminalizowanie społeczeństwa, nie? I to po prostu też ciągnie za sobą ciemną energię. Nie? Jeśli ty wiesz, że po prostu łamiesz prawo, to ma bardzo duże też... Ale jeśli prawo jest... Na ciebie wpływ. Czyli tak. Ile po prostu wprowadzają prawo, które... I teraz jeszcze jedna kwestia. Na tym etapie, na przykład, co ty już jesteś, nie? I myślę, że już potrzebna jest, jeśli byśmy mieli to jakoś... W ogóle ta inicjatywa miałaby zacząć wymiany nasion i tak dalej. Myślę, że już to było na tyle zaawansowane, że na tym etapie już musielibyśmy mieć pomoc prawną, na zasadzie takiej, że jest ktoś, kto wiemy, okay, że może teraz, się wstawić, zadzwonić. Bardzo przepraszam, ponieważ to jest jeden temat i to jest narzędzie, tak? Niestety, to jest interesujący temat, jednakże kierunek naszego spotkania jest troszeczkę też inny, jest bardziej ogólny. Jest 12 po 12 i ja zapraszam na kolejny etap. Jeszcze sobie na ten temat porozmawiamy. One thing is, we have to be creative. Jedną ważną rzeczą jest, musimy być twórczy. We have no choice. Nie mamy wyboru innego. In America, we had a friend who in the market, he had sold goat's milk. Oni mieli takiego znajomego w Ameryce, który na jakimś tam rynku sprzedawał mleko kozie. And then the government, nie pasteurizowane, tak. And the government suddenly said, it's illegal to sell goat's milk. I wyszła taka ustawa czy coś, że nie można, jest niedozwolone sprzedawanie niepasteuryzowane mleko. So this man had about, you know, I don't know, 40 goats. I ten mężczyzna miał 40, około 40 kół. So he had everybody sign up and rent a goat. I on po prostu wynajmował te kozy, miał listę. So oczywiście they could come and collect the milk from their goat. I oni oczywiście mogą przyjść i od nie ma problemu. Be creative.
No bo to jest ten problem, bo jak cały czas idziemy do państwa i mamy, jakoś szanujemy, że to jeszcze istnieje i że oni mogą nas rządzić. Że proszę, proszę o podpisy, mamy 100 tysięcy podpisów. My was szanujemy, proszę dać nam pozwolenie. No musimy niestety działać bez pozwolenia. No właśnie, bo to jest tak, tak że jak zbierzemy te 100 tysięcy podpisów, to w pewien sposób ujawniamy się. Tak. I jesteśmy bardziej na... Tak. Pod efektem, a nikt nie musi jeździć i tam podszywać się pod jakiś niby ekologów, żeby wyłowić tych ludzi. Tak. A ja myślę, że wiesz, fajnie właśnie jak twórczo podchodzimy do właśnie rozwiązywania problemów, ale jeśli po prostu oni co chwilę tworzą nowe i nowe i nowe prawo, które po prostu jest totalnie idiotyczne, każdy, jakby dotykające naprawdę coraz głębiej każdej dziedziny bardzo prywatności naszego życia, to po prostu w pewnym momencie jakby mamy dosyć. Kiedy powiemy wreszcie dosyć? Ja myślę, że wiesz, to się dzieje, bo na przykład to, co ja zauważyłem w sprawie ACTA, co się działo, to był bardzo ważny zryw. To też jest bardzo mało nagłośnione w mediach, ale w Polsce zaczęło się coś, co jakby spowodowało to, że to upadło. Wiadomo, że to będą dalej forsować, ale po prostu ten zryw ludzi na ulicach, nie wiem, od czasów Solidarności chyba tyle ludzi nie było na ulicach nagle w jednej sprawie totalnie podzielonych, nie? Jakby to mi dało bardzo dużo wiary. Że internet dotyka naprawdę wielu. Tak, bo to nie chodziło, tak. A te sprawy, które my poruszamy, tak. Po prostu nie jesteśmy na razie, myślę, że nie jesteśmy w stanie po prostu dotrzeć do aż tak wielkiej. A jak najbardziej jesteśmy. Ale jesteśmy. Działaniami właśnie tak jak Free Lab, działaniami tak jak Cohabitat, czy po prostu inne grupy, które się pojawiają, właśnie alternatyw, czy tak jak, nie wiem, te nasze ekowioski. Po prostu pokazujemy im coś innego budzimy umysły. I ostatni płomień nas dotknie tutaj na tym miejscu. Okej. Miedź jest ważny, okej? Żaden inny metal tego nie wykonuje. Miedź ma różne właściwości leczniczy, ma różne właściwości energetyczne. To miedź nawet używali na początek, nawet to dzisiaj używają, żeby jest prąd. Przesunąć z miejsca do miejsca, ok? Nic innego. Piramidka. Ja nie wiem, czy znacie, wiesz, słowo piramid wychodzi. Co to jest pir? Pir. To jest greckie słowo, które znaczy ogień. Mid. Mid to jest słowo, które znaczy w środku. Ogień w środku. I właściwie wiele, wiesz, w starożytnych czasach. Po to były używane piramidy, tylko później egipska cywilizacja i tak dalej doszli do tego, że wiesz, zamiast tak, postawimy tak i będziemy, wiesz, tutaj akumulujemy tą energię. Bo jak tak jest, to energia idzie z wszystkich stron, rozumiesz? Nie siedzi tylko tu. Tu też siedzi, ale idzie dalej. Okej? Jak tak trzymasz, no to wiadomo, jeszcze jak tutaj zrobisz taki... Tego, to ta energia będzie się trzymała tu w środku tylko. Tylko tu. Wiesz, to jak to postawisz sobie na głowie, ty tylko będziesz tego odebrał, a nikt inny tutaj, w tym miejscu. Nikt inny nic nie będzie miał z tego, ok? Bardzo egoistyczne podejście do piramidy. Żartuję, ok, nie ma. Następna ważna rzecz, bardzo, bardzo ważna, tylko dla ognichotra, bo są wiele ogniach, tak jak... Waldek przypominał, jest jeszcze innych ogniach, ale do Agnihotra, który jest taki fundamentalny ogień i jest ustawiony tylko na jeden bardzo ważny rzecz. I to jest, tak jak przypomniałem już kilkanaście razy, to jest wschód i zachód słońca, ale wschód i zachód słońca według definicji wejdyjskiej, bo to wszystko jest z Wejdy, ten cała wiedza, ok? Co to znaczy? To znaczy, kiedy jest pierwszy i ostatni płomień, wschód pierwszy, zachód ostatni płomień, dotknie nas tutaj, na tym punkcie jesteś. Jakbyśmy poszli, wiesz, 5 km dalej na wschód, to jest inny czas. Albo na zachód, inny czas.
albo wiesz, 20 km to jest całkiem zmieni się czas. 30 i tak dalej, no, to przepraszam, jest pierwszy czas. I ostatni promień słońca, nie płomień, tylko promień słońca, który do... A co ja powiedziałem? Płomień. Sorry. Promień to taki płomień. Promień, dobra, masz rację, dzięki bardzo. I do tego jest ci potrzebny taka tabela czasu, okej? To możesz dostać od program komputerowy, nie ma problemu. Możesz to dostać od nas, możesz to dostać nawet jak masz iPhone'a teraz, bo jest taki app, iAgnihotra, i to ci daje... To ci daje wszędzie, gdzie jesteś, wiesz, GPS, ci łapie, wiesz, wymiary geograficzne, ciak, ciak, i za parę minuty już masz, wiesz, dokładnie, czy jesteś w lasu, czy w górach, czy w jakimś wielkim miasto, nieważne gdzie, masz ten moment. I ten moment jest bardzo, bardzo, bardzo ważny, bo dokładnie w tym momencie, zaraz muszę sprawdzić, jak daleko mam do tej moment, musi nie zagapić, nie, jeszcze mam czas, dokładnie w tym momencie już pali się ogień w piramidce, okej, okay? Parę minut wcześniej zapalasz, zależy jaki duży ogień, jak jest ogromny ogień, palisz w tej piramidce, tak jak w Indiach robią, czy w południu Ameryce, gdzie stawiają tutaj, wiesz, tyle tych suszonych paskich nawozu, że masz ogień aż do rynny, to wtedy zapalasz, wiesz, 5 minut wcześniej, albo nawet 10 minut wcześniej. A my taki mały ogień to zapalimy 3-4 minuty wcześniej. Ale o co chodzi? Dokładnie w tym sekundzie, to dzisiaj będzie... kiedy to dzisiaj będzie, możesz mi powiedzieć? Dokładnie w tym sekundzie śpiewamy taki dźwięk, który się nazywa w sanskrycie mantry. Okay? I te mantry, ja zaraz ci powiem, co te mantry są, te mantry rezonują z tymi energii, które przychodzą dokładnie w tym momencie tutaj. Okay? I idą sobie dalej. Okay? I przez te mantry zatrzyma się tutaj, w tym ogniu, część tej energii. Oczywiście bardzo minimalny, minimalny część. I ten część, który się zatrzyma, zaczyna tutaj, wiesz, jakby tańczyć w taki sposób przeciwko kierunek zegarski, spiralny sposób. Ja to nie wiedziałam, ale jasno widzący ludzie to widzieli i tak, wiesz, tak jest napisane. W każdym razie, co ja widziałam, jest efekt tego. Efekt jest tego, że to idzie do góry, aż do końca naszego atmosfery. OK? To znaczy hydrosferę, tam gdzie tak. Się deszcze, wiesz, no. Zaczynają tak. I tak dalej. I wraca z powrotem jako oczyszczony deszcz. To jest jedna sprawa. To ja widziałam i to sprawdziłem i badałem, jak byłem w Australii, bo tam deszcz to jest, wiesz, złoto. To jest warto więcej niż miedziana piramidka w Australii. Okay? A tu się nie zawiesi na rynku? I potem, jak wracają te energie, to się robi błyskawicznie. To od razu te energie idą dalej, w każdym kierunku. Okay? I tak to działa Agnihotra. A co to są te energie? Według tej wiedzy, te energie są różne. To nie są tylko, wiesz, elektryczne energie, to są energie subtelne, energie różne promieniowanie, energie różnych radiowych nawet to nazywają. Oni to nazywają... co jeszcze? Pole mentalne. Ja nie wiem, oni to mają tam różne, wiesz, napisy, jakie to są energii. My nie mamy pojęcia, co to są te energii. Naukowcy dzisiaj to nazywają tylko kosmiczne energii, bo też nie mają pojęcia. Oni wiedzą, że jakiś efekt jest od tego słońca i starają się, wiesz, badać ten efekt, fizyka, złapać kwantowa, te... Fizyka kwantowa teraz. Fizyka kwantowa to będzie zrozumiała, ale ja mówię, wiesz, tak ogólny naukowcy tego nie mają pojęcia, co się dzieje. Ale efekt jest taki, że wszystko w tej okolicy, gdzie się pali Agnihotra, to dostaje tego efekt. Dlatego ten czas jest bardzo ważny, bo oczywiście, wiesz, jak spóźni się 2 minuty, 3 minuty nawet, czy 3, 4, 5, to wtedy już nie ma tego efektu. To wtedy ci zostanie tylko ładny, wiesz, ogień w miedzianej piramidce i ty z tego coś masz, bo ty patrzysz się na to i fajnie, ale ładnie, super, ładnie się medytuje, a wszystko, co żyje naokoło, nic z tego nie ma, okej? Okay?
to jest zaszczycić to w własnym domu, a potem jeszcze w własnym ogrodzie. To wtedy wiesz, własne doświadczenie to jest najlepszy nauczyciel. Nie można wtedy badać na własnym terenie, to działa. Ja już to przeszłem przez to wszystkie różne badania, ponieważ robię to tak, żeby było realnie. Ale każdy może to się nadchodzi. Ale to nie szkodzi, można albo od nas wszystko to załatwić, dostać. I my też mamy na naszą stronę linki do wszystkich informacji i filmiki i tak dalej, dokumentalne z całego świata. To tam trzeba wejść do... Jak nie macie broszurki na ten temat, to są tutaj broszurki. Jest, no. Jest. I strona nie tylko wschodni, ale to też jest... Aborigini z tym wierzą, Indianie w tym wierzą, w południu Ameryce, Machu Picchu, tam mają, wiesz, świątynię do ognia. Wszędzie to jest, na całym świecie mają świątynię do ognia. To nie jest, wiesz, wiele ludzi się mylą, że to tylko Hindusi w takich rzeczy, wiesz. No, Hopi Indians dalej do dzisiaj to robią, te ognia, dokładnie wschodu i zachodu słońca. Aborigines tak samo. W każdym razie, wróćmy do tego, co się dzieje, bo nie ma dużo czasu. Dokładnie w tym momencie wszystko ma swój dźwięk. Ty masz swój dźwięk, drzewo ma swój dźwięk, robak ma swój dźwięk i ten mantry, co śpiewamy, to jest kwintesencyjny dźwięk tych energii. Jak to śpiewasz dokładnie, intonujesz to dokładnie, to jakby masz wpływ na te energie. Bo oczywiście nie możesz ich manipulować, nie możesz ich kontrolować, bo wtedy by, wiesz. Okej? Okay? Takie bardzo ważne, intrygujące, ja myślę, że wszystkich pytanie. Dlaczego właśnie krowi nawóz, dlaczego masługi, a nie na przykład suszone kwiaty albo słoma? No. Okay. No dlaczego? To jest takie zasadnicze pytanie. Bo... Bardzo dobre pytanie. Okay. Może złoto. Ile czasu nam zostało? To jest godzina, a zachód słońca? To samo. Chodzi mi o krowy. Czy to nie ma znaczenia, czy to są te właśnie ta rasa hinduska, czy to jest ta rasa polska? Nie ma znaczenia. Co jest tych krowach właśnie? Dlaczego krowy, dlaczego nie jakiś inny łajno? Ja to zaczęłam 35 lat temu, to mnie nikt nie tłumaczył nic dlaczego, tylko mówili rób to i będziesz sam się doświadczyć. Z swojego doświadczenia. Bo teraz są ludzie bardziej wymagający. Taki są ludzie w Indiach, wiesz, taki są nauczyciele w Indiach. Wiesz, po co chcesz wiedzieć, naucz się od doświadczenia. W każdym razie ja próbowałem palić różne rzeczy, nawet skóry od banany i inne rzeczy, które były nielegalne, ale w końcu doszło do tego, że mieli rację. Suszony nawóz ma najlepszy efekt. Oczywiście nawóz od innych zwierząt, to nawet nie zaczynaj z tym się bawić, bo efekt będzie taki, że uciekasz, wiesz. To jest, spróbuj, jaki to ma zapach. Super. Nawet w Indiach oni tego używają, jak nie mają, wiesz, jak to się nazywa, charcoal. Nie tak jak świeży. Węgla drzewnego, używają to do robienia kadzidła. Pumpernickel. To jest taki dobry. Okay? Suszony nawóz do palenia, wiesz, bo to jest dobrze dymi, jak nie łapie, wiesz, jak jest do kadzidła. No księża katolicy używają kadzidła, może w tym też coś jest, to wiesz. To jest taki końcówka tego, wiesz. No. Ale oni używają palosanto, sorry, że wchodzę. No, ale to jest, wiesz, to jest coś innego. Wiesz, te wszystkie inne różne takie rzeczy, rytuały,
tutaj zaszczycić to w własnym domu, a potem jeszcze w własnym ogrodzie. To wtedy, wiesz, własne doświadczenie to jest najlepszy nauczyciel. Okay. Nie można wtedy badać na własnym terenie, to działa. Ja już to już przeszłem przez to wszystkie różne badania, ponieważ robię to tak, żeby było realnie. Ale każdy może to się na to, ale to nie szkodzi, można albo od nas wszystko to załatwić, dostać. I my też mamy na naszą stronę linki do wszystkich informacji i filmiki i tak dalej, dokumentalne z całego świata. To tam trzeba wejść do... Jak nie macie broszurki na ten temat, to są tutaj.